Naszym gościem jest Michał Elsner, zwycięzca kategorii kontrowych pasów 73 kilo? 79,5. Dobrze, Michał. Pierwsze pytanie, zdecydowałeś się walczyć w kategorii brązowych pasów, a masz pas? Nie mam żadnego pasa. Dlaczego więc postanowiłeś walczyć w takiej dywizji? A dlaczego mam walczyć w białych pasach? W zeszłym roku zająłem drugie miejsce, przegrałem z Tomkiem Łączką w finale, jednym obaleniem, no to w tym roku trzeba było iść dalej. No, akurat spotkałem się z Tomkiem Łączką w finale, w tym roku udało się zrewanżować. Dobrze jest, no. Zresztą to walczenie przez 5 lat w białych pasach nie jest żadnym wyzwaniem, tak? Masz rację. No dobra, to opowiedz nam pokrótce o twoich walkach. Pierwsza walka była z zawodnikiem Linke Gold Teamu, tak jak i druga walka. Ogólnie walkę przegrywałem chyba na punkty 8-4. 15 sekund przed końcem walki usłyszałem z narożnika, że jest 15 sekund do końca, zacząłem atakować. Zabiłem trójkąt i z tego trójkąta wyciągnąłem balachę, jakieś tam parę sekund przed końcem walki. Druga walka też była z zawodnikiem z Linke Gold Teamu, skończyłem ją kluczem na stopę. Trzecia walka była z Tomkiem Mączką, był to, tak jak wcześniej mówiłem, finał za zeszły rok, czy rewanż za zeszły rok. Udało mi się zrewanżować Tomkowi, wygrałem balachą na kolano. Michał, bardzo emocjonalnie okazujesz radość po swoim zwycięstwie. Dlaczego tak reagujesz? Mam chyba DHD. No właśnie, twoje konfrontacje z Tomkiem Mączkiem to już są... To już nie jest pierwszy raz wasza walka i jak ci się z nim walczy? No tak podczas walki wygląda to tak, jakbyście jakoś tam się nie lubili. No nie, chciałem się bardzo zrewanżować Tomkowi, ogólnie nie mam szczęścia do zawodników z klubu Alliance Warszawa. Przegrałem z nimi trzy walki, akurat nie z Tomkiem, ale z innymi, z jego kolegami z klubu, tak, i chciałem się zrewanżować. Akurat Tomkowi za zeszły rok i przy okazji pokazać, że też możemy wygrywać z Alliance. No dobra. Niedawno walczyłeś na gali MMA Challenger, wygrałeś. Jak oceniasz tą swoją walkę? Szybko i bezboleśnie. Miesiąc robienia wagi. W jaki sposób robisz wagę na co dzień? Jak to wygląda? Wagę? Nie, no, trzeba ograniczyć dietę, pić dużo wody, a potem trzeba się katować na jakiejś saunie. Jesteś zawodnikiem, który jesteś doświadczonym zawodnikiem MMA, masz sporo walk. No co dalej? Jaka przyszłość na kolejne walki? Nie kontaktowałeś się z tą wielką organizacją? Nie, żadne wielkie organizacje ze mną nie kontaktowały. Następna walka jest już za tydzień, dlatego się mi się trochę źle walczyło, bo jestem już w trakcie robienia wagi od piątku. Do 70 kg miałem lekką niedowagę dzisiaj. A co dalej będzie, to zobaczymy. No. Na razie skupiam się na walce w Czechach. Będziemy kończyć ten szybki wywiad. Na koniec jak zwykle jakieś podziękowania. Chciałem podziękować mojemu sponsorowi, firmie Sprint Radom, firmie Grand Game. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.